Hej wszystkim, tutaj Maka z Makowych Artów, a dzisiaj pokażę Wam mój Style Challenge. Krótkie wprowadzenie, czym jest ten challenge. Jest to wyzwanie, w którym musimy naśladować styl rysowania różnych artystów, których lubimy. Myślałam jakiś czas o narysowaniu właśnie Style Challenge. Stwierdziłam jeszcze do tego, że nie ma do tej pory żadnego Style Challenge'a z uczestnictwem artystów, którzy rysują śmieszne obrazki, czy tam shorty komiksowe. Pierwszą osobą jest Alice z Alisunków. Rysuje je od paru miesięcy, a ogólnie sama Alice znam osobiście, bo jesteśmy z tego samego miasta i raz zobaczyłyśmy się w Żabce i zagadałyśmy do siebie i teraz czasem się spotykamy i robimy różne rzeczy. Co do tych komiksów, to rysuję historyjki o sobie, Franciszku, czasem o Bozi albo jeszcze o kimś więcej. I strasznie ciężko było mi podrobić tą kreskę, bo używa brusza, którego ja w ogóle się boję, bo jest taki płaski, ja używam zawsze okrągłych. Do tego Alice umie bardziej w anatomię, mi tak zawsze wychodzą takie kluski. Kolejną osobą, w sumie fanpage'em, są Koty to Zło, które rysuje Oteł, Greycat, Marianna, różnie. Tą kreskę było mi łatwiej podrobić, bo jest podobna do mojej nawet. Marianna lubi rysować zęby, krzywe mordy, ludzi z zezem, nie tylko ludzi. No i ogólnie ja też lubię rysować zeza. Zastanawiałam się, czy ma być ten zez większy czy mniejszy, aż w końcu mi taki wyszedł. Następną osobą jest Ilona z Hatolandii, chaty wuja Freda. Ilony chyba nie muszę nikomu przedstawiać, bo wszyscy ją znają. Tutaj zaskoczyło mnie, że nawet dobrze mi się udało podrobić ten styl, mimo że ja używam kolorów przeważnie. Chatkowe komiksy są zazwyczaj o dorosłości, depresji, nieradzeniu sobie w życie, więc myślę, że dobrze oddałam tutaj ten klimat na załączonym obrazku Maki chatowej. Trzecią osobą jest Pararu, która często na konwentach sprzedaje swoje naklejki i obrazki razem ze Sfertrem, gdzie ją właśnie poznałam jakiś rok temu. Pararuru rysuje od też niedawna śmieszne komiksy i kreska jest moim zdaniem dosyć nietypowa, ale myślę, że podrobiłam ją całkiem w porządku, bo jest dosyć charakterystyczna, szczególnie oczy, nos, ogólnie cała twarz. Pora na Ryn rysuje. Kiedyś Ryn gotuje i rysuje, teraz tylko rysuje, mam nadzieję, że gotuje coś. Jej obrazki ostatnio stały się popularne w internecie, dotyczą codziennego życia, takich rzeczy, które dotyczą nas wszystkich. Bardzo milutkie, fajniutkie, śmieszne, czasem poważne. Myślę, że całkiem dobrze wyszła mi jej kreska, chociaż zastanawiałam się tutaj nad kolorami, ale ostatecznie użyłam po prostu mojej palety. Poza kolorami jej kreska to właśnie, jak tutaj widać, małe oczka, szeroka buzia, uszka. Wszystko ogólnie w proporcjach podobne do mojego, oprócz samej twarzy. Jako ciekawostkę powiem, że Ryn w rzeczywistości ma tak samo długie włosy jak na rysunkach. Nie wierzyłam w to, aż zobaczyłam. Ogólnie jest miłą osobą, polecam ją wszystkim allegrowiczom. Teraz lisie sprawy, bardzo znane, bardzo lubiane. Oj, ale ciężko mi się to rysowało. Przede wszystkim zupełnie nie jestem przyzwyczajona do rysowania lisków, nawet ogólnie zwierzęta rysuję bardzo rzadko, więc wydawałoby się, że to będzie łatwe zadanie, a zupełnie nie było łatwym zadaniem. Co do samych lisich spraw, lisie sprawy opowiadają oczywiście o liskach, które żyją w lisim królestwie, jest lisi król, jedzą sobie serek, przeżywają różne przygody. W liskowej mace narysowałam grzywkę, zielony sweterek i barszczyk z kluskami, więc liskowi zmoczył się ogonek, tak jak moje włosy moczą się w barszczu. Efekt finalny widać na załączonym obrazku.
Jest też napis ojojoj, który jest typowy dla lisich spraw. Następnie odmęty absurdu, śmieszne obrazki opowiadające o takich dziwnych stworzonkach z mackami, z oczkami, z policzkami różowymi. Są to jednoobrazkowe historyjki opowiadające różne śmieszne anegdoty. Przedostatnie są drzwi na rzepy, czarny humor, prosta kreska, albina kurde. W każdym razie do rozpoznania z daleka. Myślę, nawet jak było rozmazane, to rozpoznaliście, co to jest. Ostatnie są boziuweczki. Bozia bardzo lubi szlifować jakby te swoje rysunki, dlatego wybacz Boziu, ale mi się tak nie chciało ich piłować. W każdym razie starałam się zachować te znaki szczególne, czyli fioletowe tło i kontur gdzieniegdzie pogrubiony, a gdzieniegdzie cieniutki. Wyszedł mi trochę ziemniaczek, no ale nie jest źle. W każdym razie Bozia też rysuje rzeczy o codzienności, ze swojego punktu widzenia. Często rysuje siebie z grymasem na twarzy. I różne historyjki z jej pracy, z jej życia codziennego. Teraz jeszcze trochę czeka mnie kolorowanie, więc obejrzyjcie finalny efekt i za chwilę podsumujemy wszystkie rysunki. Tak prezentuje się cały Style Challenge. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja osobiście uważam, że poszło mnie najgorzej, ale pewnie za rok to powtórzę. Tymczasem pa. Ja tutaj... Aha, dobra, to może to start.